Staś się urodził piękny, zdrowy. Ważył 4 kilo. Duży, śliczny chłopczyk, którego zabraliśmy do domku, myśląc, że jest całkowicie zdrowy. Nic nie wskazywało na to, że jest dotknięty taką poważną chorobą. Jestem mamą Stasia, który cierpi na rzadką chorobę genetyczną, jaką jest dystrofia mięśniowa Duchenne. Choroba objawia się postępującym zanikiem mięśni i doprowadza do nieodwracalnych zmian. Do tej pory dla dzieci takich jak Staś nie było ratunku. Jedyną szansą na ocalenie Stasia przed śmiercią jest terapia genowa dostępna w Stanach Zjednoczonych. Koszt tej terapii wyceniony jest na około 15 milionów złotych. Staś ma dokładnie 2 lata na uzbieranie tej astronomicznej kwoty. W związku z tym bardzo serdecznie Państwa prosimy o udostępnianie zbiórki. Bardzo byśmy chcieli, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o chorobie Stasia. Prosimy wszystkich ludzi dobrego serca o zwrócenie uwagi na nasz problem. O drobne wpłaty, każda wpłata się liczy. Prosimy o pomoc, o wsparcie. Zachęcam do pomocy.